Barszcz czerwony. Potrzebne będą buraki, czosnek, śliwki suszone, marchew, jabłko, grzyby suszone, sól, pieprz, ocet balsamiczny, liść laurowy, ziele angielskie i zakwas buraczany. Kilka kromek chleba. Buraki obieramy ze skórki. Kroimy w plasterki i łączymy razem z chlebem. Zalewamy letnio przygotowaną wodą. Odstawiamy na około 12 godzin. Barszcz. Buraka kroimy w plasterki. Wrzucamy do gotującej się wody. Dodajemy liść laurowy i przykrywamy. Jabłko kroimy na ćwiartki i wydrążamy gniazda nasienne. Dodajemy do wywaru. Następnie suszone grzyby oraz suszone śliwki. Kroimy wcześniej obraną marchew na mniejsze kawałki. Czosnek należy rozgnieść. I dodać do całości. Odstawiamy do gotowania. Uszka. Potrzebne będą mąka, przygotowana woda, kapusta kiszona, suszone grzyby, cebula, olej, sól i pieprz. Grzyby zalane wodą wrzucamy do garnka z wrzątkiem. Kapustę przed gotowaniem należy przepłukać wodą. Cebulę siekamy w drobną kostkę. Na patelni rozgrzewamy olej, na którym będziemy podsmażać cebulę. Po odparowaniu wody z grzybów odstawiamy je do ostudzenia, następnie kroimy na mniejsze kawałki. Tak samo postępujemy z kapustą. Całość łączymy razem z cebulką. Doprawiamy do smaku pieprzem i solą. Kiedy wywar będzie gotowy, odcedzamy warzywa. Dodajemy zakwas buraczany. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i octem balsamicznym.
ciasto na uszka. Mąkę przesiewamy, formując stożek z wgłębieniem w środku. Dodajemy odrobinę soli i wlewamy wodę, mieszając nożem. Wyrabiamy masę. Następnie zarabiamy ciasto rękami, aż do uzyskania jednolitej, elastycznej masy. Dzielimy ciasto na dwie części. Jedną przykrywamy, by uniknąć wysuszenia. Blat posypujemy mąką, aby ciasto nie przyklejało się do powierzchni oraz wałka. Ciasto wałkujemy na wysokość około 3 mm. Szklanką lub foremką wyciskamy kółko. Nakładamy farsz do środka i sklejamy brzegi. Formujemy kształt uszka. Na wrzącą osoloną wodę kładziemy uszka i gotujemy aż do wypłynięcia. Podajemy razem z barszczem. Na koniec dekorujemy pietruszką. Gotowali dla Was Martyna Wrona i Krzysztof Tkocz, kamera oraz montaż Edyta Woźnica.